Witajcie. Czwartym medium komunikacji jest medium prawdy. I tutaj mamy bardzo poważny dylemat i zresztą jest to też wyjaśnienie, skąd się biorą teorie spiskowe. Otóż takim systemem, który powinien się posługiwać, który powinien się posługiwać medium prawdy, jest nauka. System nauki zajmuje się badaniem rzeczywistości. I tak było, w zasadzie tak kiedyś było, ale tak jak cały świat w zasadzie społeczny, nauka uległa zbiurokratyzowaniu i stała się też bardzo mocno skorelowana z medium pieniądza. No zresztą akurat wpływ koncernów farmaceutycznych na wyniki badań to już jest takie przysłowiowe. Zresztą stąd się bierze w ogóle to, co na przykład ludzie nazywają, media głównego nurtu nazywają teoriami spiskowymi, a co tak naprawdę jest po prostu poddawaniem wątpliwość jakości działania medium prawdy w systemie naukowym. Otóż na przykład maszty 5G, to zresztą o tym nie będę mówił, bo Mateusz to bardzo dokładnie wyjaśnił. Po prostu autorytet naukowy mówi nam coś i my mamy to po prostu zaakceptować. Dlatego takie wielkie protesty. Podobnie jest z koronawirusem i podobnie jest na przykład z, chociażby z tym słynnym QAnon, czyli te rzeczy, które rzekomo mają miejsce w Nowym Jorku, bo istnieje prawdopodobieństwo, że te informacje są przesadzone, ale właśnie i tu mamy największe, tu najbardziej widoczny jest brak działania medium prawdy w systemie naukowym. Na świecie żyje te już prawie 8 miliardów ludzi i system naukowy powinien być czymś, co podaje nam prawdziwe informacje na temat rzeczywistości i te 8 milionów ludzi, miliardów ludzi tak naprawdę w dobrze działającym systemie uznaliby wszystkie takie informacje, które płyną z tego systemu za prawdziwe. Jeżeli ich nie uznają, to znaczy, że jest coś nie tak. I tutaj akurat muszę autorytatywnie, bo do tej pory to ja mówię o rzeczach, które, że tak powiem, znam z teorii. Natomiast tutaj na temat tego, jak medium prawdy działa w systemie naukowym, miałem okazję sam osobiście się przekonać, prowadząc prace badawcze socjologiczne, będąc zresztą specjalistą analizy socjologicznej w mojej spółdzielni socjalnej i muszę powiedzieć, że nie ma badań takich jak ja na przykład. Ja przeprowadziłem eksperyment, obserwację uczestniczącą. Natomiast wszystkie badania, które miały dotyczyć tych rzeczy, o których ja mówię, one były przeprowadzone kiepsko, źle, nierzetelnie, albo w ogóle badały zupełnie inne rzeczy niż te, które powinny badać. Więc jeśli tak było, taki był problem z moją spółdzielnią, która została okradziona w biały dzień przy pomocy urzędników państwowych, i którzy mi opowiadali, że to właśnie tak, że na przykład spółdzielnia to jest właśnie takie coś, jak oni stworzyli. I tutaj no, muszę powołać się na to, że jestem przynajmniej magistrem socjologii i wtedy, kiedy ja brałem udział w tym projekcie, to ja
wiedziałem, czym jest spółdzielnia. Więc skoro moją spółdzielnię w sposób bezczelny, chamski okradziono, to ja teraz na przykład mogę sobie postawić pytanie, ilu podobnych, tylko że niczego nieświadomych ludzi zostało okradzionych na spółdzielnię socjalną. Więc jeżeli tutaj ja mówię wam o pewnej rzeczy, która jest ewidentna, zresztą swoją drogą złożyłem do Urzędu Marszałkowskiego pismo o to, żeby na Radzie Sejmiku ta sprawa została wyjaśniona, bo już się ciągnie chyba 7 lat. I skoro w takiej banalnej rzeczy, w tak banalnej, no bo to okradzenie spółdzielni na 380 tysięcy, to nie jest koniec świata. No po prostu mogliby zaakceptować, trudno, wydarzyło się. Naprawimy to albo nie naprawimy, ale rzeczywiście no, naprawić się nie da, ale jest to jakiś tam problem. Natomiast jeżeli ten problem, który rzeczywiście jest i który rzeczywiście w ten sposób działa, znaczy w ten sposób zostaje załatwiony, to cóż możemy powiedzieć na temat jakości systemu naukowego? I teraz właśnie jest takie pytanie, czy dałoby się usprawnić ten system, żeby medium prawdy grało rolę kluczową i nie było tak mocno skorelowane z medium pieniądza. I o tym zresztą będę wam chciał opowiedzieć w takiej kolejnej mojej serii, która będzie dotyczyła już konkretnie pieniędzy, a szczególnie właśnie tych nowych pieniędzy, które zaproponował Mateusz i które są według mnie jednym z najlepszych rozwiązań, jakie w tej chwili w ogóle są możliwe do wyobrażenia sobie w realnej rzeczywistości. To tyle na temat medium pieniądza. Dzięki, hej.